Maria zawsze widzę, więc słuchacze Radia Maria z telewizji. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowę niedokończone. Dzień nauczyciela. My chcemy podjąć temat, który brzmi następująco. Nauczyciel i rodzic w edukacji i wychowaniu dziecka, czyli wzajemne relacje pomiędzy nauczycielem a rodzicem. I dlatego w studiu mamy rodziców, wychowawców, nauczycieli, którzy przedstawili dyrekcję szkoły. A to wszystko specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy im. Janusza Korczaka. To serdecznie pani Justyna Karczewska, która jest rodzicem. Jestem mamą. Jak dużo dzieci? Dwójka. Dwójka dzieci w tej szkole? Jeden. Syn. Mhm. Na imię? Mateusz. Pani Wiesława Gąska, rodzic? Jestem rodzicem Ani, 11 lat w szkole. 11 lat, Mateusz w szkole? Nie, nie. Ja akurat jestem w 13 i od 2 lat w szkole zawodowej u siebie pod kucharz. I czy pani była rodziców, czy po prostu? No, ja to mam zaszczyt być rodziców, tak. Tak, Wiesława? Jestem rodziców od 2012 roku. Moja córka jest w tej chwili w 3 klasie szkoły zawodowej. Kolejna osoba w naszym studiu to pedagog, pani Barbara Kopczyńska. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Jak długo w tej służbie? W tej placówce 11 rok. 16 lat w edukacji pracuję. Pani Anna Leśniewicz, wychowawca internatu. Witam, tak, tutaj, zgadza się. Tutaj będziemy głównie pytać o to, jak dzieci zachowują się, jak współpracować z rodzicami, gdy dzieci są dłuższy okres poza domem. Tak, bardzo ważne pytanie i zagadnienie i myślę, że temat rzeka. Jest z nami wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Toruniu, pani Grażyna Kamińska. Witamy. Cześć Boże. Pani dyrektor. Pani dyrektor, kilka słów na temat tego ośrodka. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Toruniu mieści się przy ulicy Żwirki Wigury 15 i 21. Istniejemy już ponad 50 lat. Do placówki, jesteśmy placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Nasza placówka jest bardzo dużą placówką. Do nas może trafić dziecko już po pierwszych dniach urodzenia i może kształcić się do 24 roku życia. Zatem jest to bardzo długi okres czasu. Nasza placówka, w skład naszej placówki wchodzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oddziały przedszkolne, mamy szkołę podstawową z zespołami edukacyjno-terapeutycznymi oraz oddziały dla dzieci z autyzmem. Również w gimnazjum są takie zespoły, takie oddziały. Następnie mamy dwie szkoły ponadgimnazjalne w cyklu nauczania 3-letnim. Jest to szkoła przysposabiająca do pracy. To jest dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym i też z niepełnosprawnościami sprzężonymi. No i mamy szkołę, zasadniczą szkołę zawodową, która może kształcić aż w 8 zawodach. To jest krawiec, fryzjer, kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter sieci instalacji urządzeń sanitarnych i monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie. Dziękujemy za przybliżenie tego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Ale jeszcze muszę tutaj dodać, że mamy internat. Internat na 96 miejsc. Dziś chcemy właśnie porozmawiać o tym, jak ważna jest relacja nauczyciela i rodzica w tym procesie wychowania i w procesie edukacji. Pani dyrektor, czy rola rodzica skupia się na tym, by zapisać dziecko do szkoły
i każdego dnia do furty, czy furtki, czy bram szkoły, czy drzwi szkoły dziecko przyprowadzić, zostawić i o odpowiedniej porze odebrać, ewentualnie w okresowym czasie wyznaczonym przez wychowawcę przyjść na zebranie rodzicielskie. Nie ma takiej możliwości. Jesteśmy ośrodkiem, w którym jest internat i w szkole naszej uczy się obecnie około 300 dzieci, w tym około 153 dzieci jest tylko z Torunia. Pozostałe dzieci są z naszego województwa, z województwa warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego. W związku z tym dzieci te przebywają u nas no, przez długi okres czasu w internacie, zatem nie ma możliwości, aby rodzic dostarczył nam dziecko i się nie kontaktował z nami. Tutaj nasze działania są bardzo szerokie w tym zakresie, aby włączyć rodziców, prawnych opiekunów do współpracy. W momencie, kiedy dziecko przychodzi do nas, to nauczyciele, wychowawcy wychodzą zawsze z inicjatywą, w jaki sposób włączyć rodziców. Przedstawiamy im różnego rodzaju formy współpracy. Myślę, że jest to bardzo szeroki temat, ponieważ jak wiemy, to do rodziców należy prawo i obowiązek wychowania, ale nauczyciel musi towarzyszyć tutaj podczas zarówno kształcenia, jak i wychowania. Nauczyciel ma przez wiele godzin możliwość obserwowania dziecka, ma możliwość uczestniczyć w jego życiu, dlatego może zaobserwować wiele negatywnych zachowań dziecka, wiele mocnych stron, dzięki czemu może przekazać wiele wskazówek rodzicom. No tutaj oddałabym na przykład głos pani pedagog, która mogłaby... Oddajemy głos już pani pedagog w takim bardzo konkretnym pytaniu. Co zyskują dzieci i młodzież oraz rodzice, gdy szkoła i rodzice współpracują ze sobą, czyli rodzice, nauczyciele, wychowawcy są w stałym kontakcie, by współpracować i towarzyszyć dziecku w jego wzrastaniu, tym intelektualnym, naukowym, ale również w tym wzrastaniu ogólnoludzkim, zdobywając konkretne cechy, ucząc się konkretnych postaw, czyli w całej dziedzinie wychowania. Powiem tak. Bardzo ważna jest ta współpraca pomiędzy nauczycielem i rodzicem. Nauczyciel, tak jak pani dyrektor, dużo obserwuje i wyciąga z tego wnioski, ale ważne jest też dla niego to, co uzyska, te informacje, które uzyska od rodzica. Informacje dotyczące sytuacji, w jakiej jest rodzina, sytuacji zdrowotnej dziecka, różnych trudności, z którymi rodzic się borykał wcześniej, które w późniejszym etapie edukacji dziecka już później, od samego początku. Są też wskazówki dotyczące samego zdrowia. Takie pani dyrektor mówiła, mocne strony, metody, jakie stosują rodzice w domu. Na podstawie tego nauczyciel wraz z rodzicem jest w stanie wypracować wspólne bazy, wspólne wnioski i dzięki temu rodzic wie, jak dalej ma pracować do domów, czy może pomóc, może zmodyfikować również swoje oczekiwania wobec dziecka, ponieważ nauczyciel obserwuje jego pracę w szkole, przekazuje, jakie są rzeczywiste możliwości edukacyjne, możliwości tutaj wychowań społecznych i ten rodzic utopia, o którym również może porozmawiać w domu z dzieckiem. Z tego wyniesie dziecko, jeśli widzi, że to jest siła pomiędzy wychowawcą, nauczycielem a rodzicem. Czuję bezpieczne przede wszystkim, czuję się zaopiekowane. Tutaj ma takie wsparcie ze strony pedagoga, nauczyciela w przypadku tych trudności. Nie ma osób, żeby przyjść
do nauczyciela i poprosić o pomoc, nie masz oporów, jadą z domu i powie, ja poproszę taką ocenę, bo co mu nie poszło, bo rodzic już ma sens w naszym procesie do końca rodzica, często telefonicznie czy nauczyciel już nie ma rodzica, informuje o jakiejś sytuacjach problematycznych, więc rodzic jest przygotowany i wie, jak zareagować. W tych szkołach, w których jest elektroniczny dziennik, z chwilą, gdy nauczyciel wcisnął Enter, to jest... Jaka jest ocena? Jaka jest ocena zachowania? Tak. A tutaj mamy jeszcze całą otoczkę, jakie są, co również tak, nie zachowało dziecko. Wtedy też rodzic mówi, bo może się stało w domu takiego trudnego. Dziecko akurat jak poszło do szkoły, mimo to, że przygotowywało samo. Takie sytuacje. Jeśli jest zobaczono słaba ocena, a uczy się sobie o i jest na tego. A co się zadziało w trakcie, drogi do szkoły? Bo ci często dojeżdżają, więc jakieś zdanie nie wadzi, co spowodowało tylko zakończyło się na zajęciach i sprawdzi, czy ta odpowiedź poszła mu słaba. Tak? Więc to tego, jest... co rozumiem, to pani też rusza taki a mianowicie, że szkoła edukuje nie tylko dzieci, ale również rodzice edukowane. Staramy się pomagać rodziców w procesie edukacji, dla szkołówek, tak, by też rodzic nie był samotny. Natomiast w tym, no dlatego trudnym procesie, szczególnie, że do naszej placówki trafią dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Musimy być sprawy edukacji normalnych dzieci. Możesz biegać z różnymi zwirowaniami, natomiast z dziećmi z niepełnosprawnością to jest o wiele trudniejsze. Większe problemy napotykają rodzice nie tylko w szkole, ale też w rodzinie, więc jeśli rodzic widzi, że jest wsparcie, jest otwartość na nauczycieli i wychowawców, może przyjść, zasięgnąć poradę, może z rodzicami. Mamy tak, że rodzice mają takiego zaufania do nauczyciela czy pedagogi i przychodzą swoimi osobistymi sytuacjami i szukają tutaj pomocy. Więc to jest bardzo mocna strona naszego rodzica, że mamy duże zaufanie wśród swoich rodziców i możemy bardzo dobrze współpracować z nimi. Pedagog z nimi, za pan wychowawcę i rodziców w tych kwestiach. To proszę nam osłynąć z punktu widzenia i doświadczenia. Tak dwie postawy rodziców, którzy chodzą i zostają problem wychowania i wyedukowania dziecka w szkole, mówiąc, że to zdanie szkoły, podobnie jak często trafiają, że to Kościół jest odpowiedzialny za inny, na przykład wychowanie i edukowanie tej religii, tak często przychodzą i tej obrówce edukcyjnej, wychowawczej zostają dziecko w szkole. To jest jedna postawa. Druga to jest taka postawa podejścia do szkoły jak do fryzjera, czyli usługowa. My przynosimy, my przyprowadzamy dziecko i proszę mu zrobić taką fryzurę, albo proszę mu to dać, tego nie, bo moje dziecko na to nie zasługuje, proszę na nie nie patrzeć krzywo, proszę go nie traktować zbyt pochlebnie. Czyli szkoła jest jakby taką firmą usługową, która ma spełnić roszczenia rodziców i oczywiście gorąco pozdrawiam fryzjerów. W naszej szkole z różnymi typami rodziców się spotykamy, ale tutaj właśnie leży siła w tym, jaki kontakt nawiąże nauczyciel czy wychowawca, tak? Staramy się ogólnie stworzyć taką atmosferę zaufania. Nauczyciel tutaj u nas nie jest tylko ekspertem, jest też przewodnikiem zarówno dla rodziców i dla dzieci, więc stara się specyficznie tutaj specjalnie rozmawiać i z tymi nauczycielami, z tymi rodzicami, którzy chcą obsługi takiej i próbować włączać w różne działania w naszej szkole, zapraszając czy to na wspólne wycieczki, czy to na wspólne uroczystości szkolne, na rajdy, które u nas są organizowane. Raz przynajmniej na 2 tygodnie są rajdy z
kółka turystycznego, gdzie uczniowie wraz z rodzicami idą i zwiedzają jakieś obiekty, mają tam okazję obejrzeć swoje dzieci troszeczkę w innej sytuacji i też rekreacyjnej, mają okazję na wymianę wtedy spostrzeżeń z nauczycielami. Jest to taka wymiana bardziej bezpośrednia, nie tak jak na zebraniach przed całymi, tylko czasami indywidualna. I jest szereg różnych takich działań w naszej szkole, które starają i pozaszkolnych, których staramy się rodziców przekonać do nas. Przekonać do nas, że dla nas uczeń jest najważniejszy i pochylamy się nad każdym, nad tym, który jest bardziej niepełnosprawny, który ma większe zachowania, zaburzenia zachowania i staramy się również dotrzeć do każdego rodzica. Dlatego mamy tak wyspecjalizowaną kadrę, gdzie tutaj oprócz pedagoga również jest sztab z innych specjalistów, socjoterapeutów, psychologów, logopeda, żeby to całościowo objąć opieką naszych uczniów i również rodzicom udzielić takiej wskazówki. Pani dyrektor, jak sobie z tym wszystkim radzą nauczyciele? Ile rzeczy muszą zapisać w biurokratycznym systemie polskiej edukacji, a na ile to jest po prostu pozostawione zaufaniu, czyli takiej relacji, która jest pomiędzy nauczycielem, uczniem, pomiędzy nauczycielem a rodzicami, bo wiemy, że przebiurokratyzowanie polskiej szkoły, no to sięga zenitu. Wszystko musi być zapisane. Czasem na papierze jest więcej niż w rzeczywistości, albo nie ma czasu na to, by poświęcić czasu na spotkanie z uczniem, z rodzicem, bo trzeba wypełnić wszystkie druczki, papierki. To jest prawda, biurokracja po prostu przerosła już w tej chwili szkołę. Mnóstwo jest dokumentów, które trzeba wypełnić, sporządzić po każdej sytuacji, czy też pozytywnej, czy negatywnej notatkę. Prowadzimy dla każdego ucznia, a uczniów mamy około 300, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Każda sytuacja musi być tam odnotowana, każda zmiana w zachowaniu dziecka, jego problemy zdrowotne, postępy w edukacji, no w zasadzie wszystko, co dzieje się z dzieckiem. A ile razy się uśmiechnął podczas lekcji też? Nauczyciel? Uczeń? Uczeń. Nie, no takich szczegółów aż nie, ale naprawdę biurokracji jest bardzo dużo. My oczywiście się nie poddajemy, bo te dokumenty wypełniamy w wolnym swoim czasie. Natomiast cały czas, który jest w szkole, poświęcamy dzieciom i rodzicom. I w zasadzie myślę, że dzięki temu też, że nasze klasy są małoliczne, bo w klasach jest od 10 do 16 uczniów. Jeżeli trafiają się dzieci ze sprzężeniami, to klasy są i mniej liczne, bo jest 7 dzieci, 8. Dlatego nauczyciel ma tą możliwość, aby poznać każde dziecko indywidualnie. Nie ma takiej możliwości w naszej placówce, aby dziecko zaginęło, było anonimowe w szkole. Każdy rodzic zna sytuację materialną, duchową, nawiązuje bezpośredni kontakt z rodzicem, bo u nas rodzice nie tylko przychodzą na zebrania z rodzicami. Nauczyciel ma bezpośredni kontakt najczęściej z rodzicem telefonicznym. Rodzice przychodzą na indywidualne spotkania. Są to różnego rodzaju też i zebrania z rodzicami, są szkolenia, warsztaty. Także myślę, że tego czasu poświęcamy bardzo dużo. Zachęcamy rodziców. Przejdziemy do rodziców. Jak to rodzice na to patrzą? Mamy dziś przybyły do studia. Podobno lepiej jak tato idzie na zebranie rodzicielskie, bo nie wszystko pamięta tak dokładnie jak mama, więc my się cieszymy, że są właśnie mamy, które każdy szczegół zauważą, co w szkole dobrze, co w szkole źle, co dobrego dla dziecka, co złego. Jak panie patrzą na relacje swoją własną jako rodziców z nauczycielami, ze szkołą, co w tym względzie jest dobre, co powinno ulec zmianie, nie tylko w kontekście tej placówki, o której dziś rozmawiamy, ale wiem, że panie też mają dzieci w innych szkołach, a zatem jeżeli możemy prosić o taką refleksję, to będziemy za nią po prostu wdzięczni.
To może... Pani Justyna Karaszewska. Znaczy się, ja jestem akurat taką mamą, która ma bardzo ścisły kontakt ze szkołą i bardzo często się kontaktuję telefonicznie właśnie z wychowawcą mojego syna. I po prostu podczas tych rozmów omawiamy wszystkie szczegóły dotyczące jego zachowania, jego postępów, jego problemów, bo syn ma dosyć spore problemy, jest autystycznym dzieckiem od urodzenia, więc z tym wiążą się różne problemy w kontaktach społecznych, czyli tam życie w grupie i interakcje z rówieśnikami i właśnie z wychowawcą oraz tam z paniami ze szkoły. Staramy się go po prostu wdrażać, żeby on sobie jak najlepiej tam radził w tym życiu, więc ten kontakt musi być bardzo ścisły i Mateusz, z tego co wiem, też korzysta. Jest częstym właśnie gościem u pani pedagog i u pani psycholog i u innych w ogóle pań. Tam zawsze właśnie są rozwiązywane jego problemy, które na bieżąco tam powstają w różnych sytuacjach, jak tam zostaje gdzieś tam niezrozumiany na przykład przez kogoś. Jakie bariery pani by zauważyła w takim kontakcie pomiędzy rodzicami a nauczycielami, a szkołą? Czy nie ma takich barier? Nie, tu w tej placówce w ogóle nie ma żadnych barier, szczerze mówiąc. Są świetni pedagodzy, naprawdę. Tak, Mateusz chodzi tutaj dopiero od 2 lat, więc też mam porównanie. W szkołach takich masowych też miałam akurat to szczęście, że trafialiśmy na takich nauczycieli naprawdę, którzy się angażowali po prostu i pomagali Mateuszowi, którzy go prowadzili. Tylko, że tutaj jest po prostu strasznie dużo osób bardzo zaangażowanych w to, żeby po prostu uczeń był tam zadowolony i czuł się potrzebny. I też taką częścią był tej grupy. Nie jest zostawiany sam sobie, jak to często było na przykład w masowych szkołach, że Mateusz był sam. Tutaj wiem, że nie, że jest z rówieśnikami. Ma też tam, dostaje zadania na przykład od wychowawczyni, jak przychodzą nowi koledzy, że ma się nimi zająć. Jest taki właśnie, czuje się potrzebny i ważny. Jak tak pani często dzwoni do nauczycieli, do wychowawców, tak. Nie czuje się pani ciężarem? Nie. Ale pani Kamila jest tak wyrozumiała, nigdy się dała odczuć. Serdecznie pozdrawiam panią Kamilę. Pani Wiesława Gronkowska i pani doświadczenie jako rodzica w kontakcie ze szkołą, z nauczycielami tej czy innych placówek? Ja już nie mówię o barierach, bo najtrudniejsze były pierwsze lata, to znaczy wtedy, kiedy dziecko chodziło do szkoły podstawowej. Ale wypracowane sytuacje, przepracowane sytuacje konkretne stworzyły w tej chwili taką, no myślę, że nauczyciele też się przychylą do mojej opinii, bardzo, bardzo zmienioną na plus sytuację dziecka, jeżeli chodzi o zachowanie. Dziecko jest z deficytami. Ale lata nauki i lata opieki, no, trudna praca i w szkole, i w domu, zaowocowały tym, że 19-letnia dziewczyna no, naprawdę daje symptomy w tej chwili osoby dojrzewającej w sposób taki wyraźny. Jeżeli chodzi o sytuację w szkole, tak jak pani dyrektor wspomniała, są grupy maksymalnie kilkunastoosobowe i to pozwala na skupienie uwagi przez nauczyciela, przez wychowawcę i przez specjalistów, bo korzystamy też z pomocy i pedagoga, i psychologa, konkretnie na ucznia. Poza tym szkoła chce dostrzegać, no mimo tych deficytów, które dzieci mają, również plusy i umiejętności. Dzieci biorą udział w zawodach pływackich. Córka moja właśnie wczoraj zdobyła 2 miejsce na zawodach w świecie. Gratulacje. Dziękujemy. To dla nas bardzo, ważne, dla Ani też. W szkole są zajęcia dodatkowe, komputerowe, SKS, to jest bardzo, bardzo silny magnes dla dzieci. Zajęcia warcabowe, jest nauczyciel pan Jan Jasek, który zabiera dzieci na rajdy rowerowe. Ania też z tego korzysta. Kontakt z nauczycielami i z wychowawcą jest stały. Pani Małgorzata Rychlicka, która prowadzi klasę 3 zawodową, kontaktuje się w każdej i trudnej, i pozytywnej sytuacji. Także jest
pomagamy dzieciom maksymalnie jak można. Tak jak powiedziałam, mimo tego, że są trudne z tytułu posiadanych przez dzieci deficytów sytuacje i są trudne sytuacje również w domu, wtedy kiedy dziecko obciążone jakimiś trudnościami szkolnymi przychodzi do domu, no i to trzeba z rodzicem przerobić, a rodzic odpowiedzialny po prostu chce to przerobić i to przerabia. I są tego skutki pozytywne. Z reguły, gdy prowadzimy rozmowy, to mamy albo pedagogów, albo psychologów, albo nauczycieli i wtedy padają takie pytania, co rodzice powinni robić. A teraz pytamy rodziców, co rodzice powinni robić, by współpraca pomiędzy rodzicami a nauczycielami, czyli domem a szkołą, przebiegała z korzyścią dla dzieci i młodzieży, jak również dla nauczycieli, bo przecież wszyscy wzajemnie się uczymy, rodziców. Panie jako rodzice, członkinie Rady Rodziców, też mają swoje doświadczenia i spostrzeżenia odnośnie innych rodziców, nie tylko własnych. Co dla pani jako rodziców jest istotne i co jest takim kluczowym, by dziecko mogło się rozwijać na miarę swoich możliwości i wykorzystując wszystkie zdolności, jak również to, co daje im szkoła, dany nauczyciel? W naszej szkole, z tej specyficznej szkole, ponieważ każde dziecko wymaga oddzielnej uwagi i bardzo skupionej uwagi na sobie, korzystamy z tego, co szkoła proponuje, indywidualne programy edukacyjne. Są zajęcia integracyjne, są zajęcia wyrównujące poziom wykształcenia i poziom rozwoju dziecka. To jest bardzo ważne. Korzystamy z każdej podpowiedzi, jaka jest ze strony i pedagoga, i psychologa. Zresztą, jeżeli były trudne sytuacje, to wprost prosiłam o to, żeby ta opieka psychologa i pedagoga była w jakiś sposób rozszerzona, żeby wyjaśniać trudne sytuacje, a poza tym, żeby dziecko wzmocnić i żeby mnie też podpowiedzieć, jakie metody mogę zastosować, będąc dzieckiem już w domu. Także to jest bardzo, bardzo wyraźne i bardzo chętnie przebiega ta współpraca między szkołą i rodziną. Pani Justyna? W sensie rodzice przede wszystkim muszą być też otwarci i to muszą sobie zdać sprawę z tego, że to wszystko robimy jakby dla naszego dziecka i dla jego dobra, bo uważam, że jeżeli jest właśnie taki dobry kontakt ze szkołą, to my też wiemy, jak to dziecko w tej szkole funkcjonuje, wiemy, co możemy zrobić, żeby to funkcjonowanie poprawić. No i tak jak ja często właśnie muszę z panią nauczycielką taki obierać wspólny front, i mamy wspólne zdanie, żeby potem, bo Mateusz też jest taki, że po prostu sobie tam akurat lawiruje i próbuje tam na swoje ugrać. Gdy dziecko przychodzi i mówi, że no, ta pani to niedobra, a ten pan krzyczy na nas. Nie, no to ja zawsze mu też staram się, no była taka sytuacja też, no to staram się wytłumaczyć, że to jest tego pana praca, on ma określony zakres obowiązków, musi się z nich wywiązać, jest pani dyrektor, która sprawdza, czy ten pan to zrobił, mówię, będziesz potem miał egzamin, więc jakby zostaną sprawdzone umiejętności, które ty posiadasz, które przekazał ci ten pan. No i po prostu rozmowa i to jest chyba podstawa taka. A jeżeli dziecko mówi prawdę, że coś jest nie w porządku na lekcjach? Jeżeli, no to wtedy wiadomo, no to wtedy idę do szkoły, po prostu rozmawiam z tym nauczycielem. Nauczyciel i rodzic w edukacji i wychowaniu dziecka. No została nam pani Anna Leśniewicz, wychowawca i to jeszcze w internacie. Tak, można powiedzieć, że ja pełnię taką podwójną rolę, ponieważ w momencie, kiedy dzieci przychodzą do nas do internatu, to wiadomo, że są w tym internacie 5, 6, czasami 7 dni, ponieważ u nas mogą dzieci również zostawać w określonych sytuacjach na weekendy. I ja również muszę współpracować z nauczycielami, z pedagogiem jako wychowawca. I
Muszę powiedzieć, że u nas ten system naprawdę bardzo dobrze działa. Przychodzą czasami dzieci, które miały w poprzednich placówkach problemy z frekwencją, z ukończeniem klasy, nie chodziły na zajęcia szkolne. I wiadomo, że pewne mechanizmy przenoszą również do nas, ale mamy tak wypracowane metody, że się nie udaje i mamy tutaj sukcesy. Naprawdę dzieci, które zdarzało się, że miały dwuletnie opóźnienie dzięki zakładaniu na przykład tak zwanych zeszytów frekwencji, gdzie muszą przynosić podpisy, nawet pełnoletnie wychowanki czy wychowankowie stosują się do tego i starają się właśnie wywiązywać z tych swoich obowiązków. Zastanawiam się, jakie to metoda, to okazuje się zwyczajna tak, metoda. Tak, bardzo proste. Czasami zdarza się właśnie tak, że najprostsze metody to są takie metody najbardziej skuteczne i dla naszych dzieci jasny przekaz, proste rzeczy, proste jasne określanie wymagań jest najbardziej skuteczną metodą pracy. Oczywiście my również współpracujemy z rodzicami, ponieważ rodzic nam powierza swoje dziecko i rodzic jest naszym największym takim sprzymierzeńcem, ponieważ my musimy poznać dziecko, jakie ma problemy zdrowotne, jaka jest jego sytuacja życiowa, bytowa, jaka jest sytuacja bytowa, życiowa rodziny. W jaki sposób możemy pomóc nie tylko dziecku, ale poprzez to, że pomagamy dziecku, również pomagamy rodzinie. I też najprostszym takim sposobem jest komunikacja. My rozmawiamy z rodzicami. Bardzo duży kładziemy nacisk na to, żeby w każdej sytuacji rodzic był powiadomiony, czy coś się złego dzieje, czy widzimy, że dziecko jakoś się zachowuje inaczej po powrocie z domu na przykład, czy widzimy, że coś możliwe, że coś się takiego w domu zadziało, że dziecko... Wychowawcą w internacie. Tak. Bardzo często interesowała mnie taka kwestia, mianowicie tu zresztą każda z pań podkreśla dialog pomiędzy na przykład rodzicami a dzieckiem, nauczycielem a dzieckiem, jak również pomiędzy nauczycielami, wychowawcami a rodzicami. Kiedy i czy w ogóle świadkiem takich rozmów powinno być dziecko? Kiedy w tym dialogu powinno się znaleźć dziecko, o którym rozmawiamy? Czy w ogóle powinno? Czy zdarzają się takie sytuacje, że pewna konfrontacja dialogu pomiędzy nauczycielem a rodzicem odbywa się w obecności dziecka? Zdarzają się takie sytuacje oczywiście, ponieważ dziecko jest dla nas najważniejsze w tym momencie i jeżeli są jakieś sytuacje trudne, w których uczestniczy dziecko, to ważne też, żeby te informacje, które tego dziecka dotyczą, były również przekazywane temu dziecku. Tutaj jest już sytuacja, no, tutaj już do rozeznania wychowawcy czy też nauczyciela należy, w którym momencie to dziecko do tej dyskusji, do tej rozmowy, do tego prowadzenia włączyć. Są różne metody, różne środki. Wiadomo, że rodzic chciałby jakoś... Bo dziecko cały czas się zastanawia. Ciekawe, co ta pani powiedziała moim rodzicom. I najlepiej to przekazać przy dziecku. Chyba też zależy od wieku dziecka, tak? Jak jest młodsze, to jednak nie zawsze... Jeśli zbiera pani pedagogę. Ale jak jest starsze, bo no jak już jest pełnoletnie, to ten też kontakt z rodzicami jest troszeczkę inny. Nie zawsze rodzice chcą kontaktować się z nami, bo mówią, no moje dziecko jest dorosłe, jest pełnoletnie i bierze za siebie odpowiedzialność. My jednak... Ale czasem jest tak, pani dyrektor, że pewien dialog, który jest dialogiem ludzi dorosłych, będących odpowiedzialnymi za wychowanie i kształtowanie dziecka, jest dialogiem pewnego zaufania. I potem się na przykład okazuje, że rodzice wszystko powiedzieli dziecku. To znaczy nie, tutaj musi być... Tak też być powinno, prawda, że nagle, bo pani powiedziała tak, a pani powiedziała tak, a o tobie myślą to, a o tobie myślą to. To jest jakby drugi wątek tego, więc ja tutaj skieruję się do pani pedagog,
która nam ja może... Ja powiem tak, jeśli mamy konkretną sytuację, to najpierw spróbujemy ją wyjaśnić, rozeznać się. Też rozeznać się, jeśli chodzi o samo dziecko, co na ten temat ma do powiedzenia, jak się odnajduje w tej sytuacji, jak możemy mu pomóc, bo to też zależy, tak jak pani dyrektor powiedziała, od wieku. Im młodsze dziecko, tym bezpośrednio szybciej włączamy rodzica, bo przy starszych dzieciach najpierw próbujemy skonfrontować, jeśli ma konflikt z rówieśnikiem, to wyjaśniamy, o co chodzi. Dochodzimy do wniosku, czy to wystarczy na takim etapie, jeśli sobie dwóch młodych ludzi wyjaśni swoje pretensje, źródło konfliktu, pogodzą się, czy są w stanie to zaakceptować, czy potrzebna jest tutaj ingerencja rodziców, wtedy zapraszamy rodziców, czy to telefonicznie, czy wzywamy nawet pisemnie, jeśli ktoś gdzieś dalej mieszka. I informujemy rodziców o całym zdarzeniu, zapraszamy po tych wstępnych informacjach o danej sytuacji do wyjaśnienia, do jakiego punktu doszliśmy z uczniami, zapraszamy uczniów wtedy i jest już wtedy rozmowa na ten temat danej sytuacji z rodzicami przy uczniu. I uczeń również musi, czy uczennica, no, nam się tutaj zdeklarować albo powiedzieć o danej sytuacji. Bo my mamy też możliwość wtedy, żeby rodzic z dzieckiem się skonfrontował. Chodzi do takiego gabinetu, mówi, no to skończyły się. Przelewki, lawirowanie, stop. Rodzice i nauczyciele razem. No muszą wiedzieć. Ja zapraszam Państwa jako słuchaczy, jako widzów do współtworzenia naszego programu, do Państwa też spostrzeżeń, podzielenia się może pytań, które Państwo chcą zadać gościom w studiu. Przypomnę, nauczyciel i rodzic w edukacji i wychowaniu dzieci, w edukacji i wychowaniu młodzieży. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 lub 536 600 400, i dla słuchaczy, widzów spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 657 0013 lub 0014, kontakt przez komunikator Skype, kontakt.tv.trwa. Nauczyciel i rodzic w edukacji i wychowaniu dziecka. Gdy obserwowaliśmy zmianę systemu edukacji, która odbyła się w latach 90., jednym z drastycznych owoców tej zmiany był rosnący katalog praw dziecka, przy malejącym katalogu obowiązków i prawie żadnych kar. Wiemy, że jesteśmy przed kolejną zmianą systemu edukacji. Bardziej dostrzegamy struktury. Proszę mi powiedzieć, jak Państwo jako dyrekcja, pedagodzy, wychowawcy, rodzice dostrzegacie ten problem, a mianowicie, że spojrzymy na prawa i obowiązki ucznia, niemalże w każdej placówce oświaty, to trzy kolumny to są prawa, pół kolumny to są obowiązki, a kary to jest jedno zdanie. A potem okazuje się, że w życiu dorosłym za przekroczenie prędkości o 10 km na godzinę mamy tyle punktów, a tyle mandatów, czyli w dorosłym życiu, do którego kształtujemy, przygotowujemy dziecko, kary są na porządku dziennym, a w szkole kary praktycznie nie istnieją. Nie wolno stosować, nawet pani dyrektor tak mówi. Tak. Jak z tym problemem sobie poradzić, z tą kwestią praw, obowiązków i kar? No to jest temat bardzo ciekawy, dlatego że stosowanie kar, ale jakich kar, tak? No bo to dla każdego dziecka na przykład za karę, no może na przykład 50 razy napisz, nie wolno uciekać z lekcji albo spóźniać się na lekcję, tak? To już będzie karą. Ale u nas wypracowaliśmy sobie taką metodę, są to kontrakty. Uczeń, jeżeli łamie zasady, jakie panują w szkole, to najpierw się z nim rozmawia. Tłumaczymy uczniowi, że co zrobił źle, tak, jak powinien to zrobić, a następnie przygotowujemy dla niego kontrakt. Kontrakt jest najczęściej napisany bardzo prosto,
są określone zasady. Jest on krótkoterminowy, tak? No bo uczeń po jakimś czasie może zapomnieć albo my możemy zapomnieć. No i najczęściej są sukcesy, bo ponieważ jest on krótkoterminowy, to uczniowie pilnują, że muszą wywiązać się z tego kontraktu. No, ja osobiście jestem za niekaraniem dzieci, tak? Ponieważ nie wiem, czy to przynosi dobre efekty w szkole. Jestem raczej za tym, żeby rozmawiać, tak, z dzieckiem i rozmawiać z rodzicami, ponieważ jak ustalimy sobie wspólny front działań i wspólnie razem będziemy podejmować decyzje, tak? No, oczywiście rodzic jako pierwszy, bo to jest jego prawo i obowiązek w wychowaniu. My będziemy przedstawiać swoje propozycje, będziemy towarzyszyć tutaj rodzicom przy kształceniu dziecka i wychowaniu, to myślę, że osiągniemy tutaj lepszy sukces niż przez to, że... Do tego pytania jeszcze wrócimy, czy do tych kwestii? Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Marta z Koszalina. Prosimy, Pani Marto. Ja chciałam powiedzieć takie świadectwo, bo ja byłam w placówce w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Bowińskach. I właśnie chciałam się włączyć w tą rozmowę, jeżeli chodzi o życie w internacie. Byłam 10 lat w tej placówce i osobiście powiem, że mnie internet bardzo dużo nauczył. Przede wszystkim samodzielności. I po prostu duże wsparcie jest właśnie w internecie pomiędzy nauczycielami i wychowawcami, ponieważ wychowawcy też później z nami się też wspólnie uczyli i bardzo dużo też takich zajęć było, takich dydaktycznych, na przykład jeżeli chodzi o orientację przestrzenną, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o osoby niewidzące i niewidome. I no, bardzo mnie to dużo takiej też otwartości nauczyło i gdyby nie ta placówka, myślę, że dzisiaj nie byłabym taka samodzielna i odważna. I to może tyle. Tak. Dziękujemy, krótko, Pani może Magdo. Chaotycznie. Dziękujemy, Pani Magdo. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Z Panem Bogiem. Czekamy na kolejne Państwa telefony, świadectwa, spostrzeżenia w tej materii. Bardzo mnie cieszy to świadectwo tej pani, dziękuję, bo myślę, że wielu naszych wychowanków mogłoby powiedzieć dokładnie to samo, że ten pobyt w internacie, ten czas, kiedy spędzono w tej grupie internackiej, my jesteśmy rodziną, my tworzymy rodzinę. To jest kilkanaście osób, które przez kilka lat żyje w jednym, mamy doskonałe pomieszczenia, więc właściwie można powiedzieć w jednym mieszkaniu, bo u nas są segmenty, każda grupa ma swój segment, to jest osobne mieszkanie i w tym mieszkaniu tworzymy więzi rodzinne. Również podtrzymywane są te więzi z rodzicami, więc wiele takich pięknych chwil przeżywają nasze dzieci, gdzie są wieloletnie tradycje, na przykład Wigilia, gdzie przyjeżdżają do nas również absolwenci, kiedy to jest podtrzymywanie tych więzi również już poza ukończeniem edukacji w naszym ośrodku. I tak jak pani powiedziała, internet to nie jest tylko miejsce do spania, jedzenia i przeczekania tego czasu od lekcji, skończenia do początku lekcji. To jest szereg zajęć, które również pomagają w rozwoju dziecka, w takim całościowym kształtowaniu, od pokonywania różnorakich barier, po rozwijanie swoich różnych talentów, zdolności, do poznawania świata, poznawania Torunia, gdzie dzieci, które przyjeżdżają do nas z mniejszych miejscowości, naprawdę czasami przysłowiowo otwiera im się świat dopiero tutaj, jak są w internacie i wychodzą na wycieczki, biorą udział w różnych wyjściach, biorą udział w kulturalnych imprezach, które są organizowane na mieście. Także, a przede wszystkim te więzi między wychowankiem a wychowawcą, które się rodzą, to są również bardzo takie głębokie i trwają latami. Ja również mam kontakt z wychowankami, które już ukończyły edukację. Śledzę ich losy, życie, wiem, ile mają dzieci.
co porabiają, czy pracują. Bardzo wielu naszych absolwentów ma satysfakcjonującą pracę. Także to wszystko jest takie budujące i myślę, że ten pobyt w internacie, w ośrodku daje naprawdę taki start w dobre życie i myślę, że wielu naszych wychowanków wykorzystuje takie właśnie te wszystkie możliwości. A tu jeszcze chciałam wrócić do kar. Kary w internacie. Karą w internacie jest odebranie pewnych przywilejów. Dla niektórych największą karą jest to, że już się powie rodzicom o tym, że coś zbroiło dziecko, że zachowało się nie tak, jak należy. Karą jest na przykład odmówienie wyjścia, że miało iść na rajd, a nie pójdzie. Więc jeżeli my mamy ciekawe propozycje i te propozycje są tak atrakcyjne dla dzieci, że one chcą brać w nich udział, to wtedy ten problem karania jest troszeczkę dla nas być może łatwiejszy, bo my możemy odebrać przywilej i wówczas wiadomo, że no jest wielka przykrość i już następnym razem taka osoba młodsza, starsza zastanowi się, czy warto było. Ja powiem, że może dlatego w tych statutach i w tych dokumentach szkolnych nie ma tej kolumny kar, ponieważ nie stosuje się w tej chwili takiej terminologii. W rozmowie z dzieckiem mówi się o konsekwencjach postępowania, jeśli jest takie złe, w związku z czego straci właśnie taki, konsekwencją tego nie będzie jakiegoś przywileju. Nie ma kar tak jak dawniej było, tak? Więc no, nie może być również taka rozłożona kolumna kar. Uczymy dzieci właśnie konsekwencji, uczymy również czasami rodziców na spotkaniach, tłumaczymy, jak to wszystko zorganizować, żeby dziecko można było wychować ze stosowaniem konsekwencji, żeby od razu nie zastosował takiej konsekwencji, nie będziesz przez tydzień wychodził na przykład do kolegi. Wtedy temu dziecku już nie zostaje nic atrakcyjnego, jeśli to była akurat bardzo ważna dla niego sprawa, więc te konsekwencje muszą być też stopniowane. Jakieś konsekwencje pozytywne i negatywne. Tak. Pozytywne to nagroda? Oczywiście, tak. A negatywne? No to na przykład, no, dzisiaj na przykład tej telewizji zamiast godziny, dwie godziny, to godzinę będziesz oglądał. Albo dzisiaj na przykład nie będziesz grał na komputerze, w konsekwencji mogą być przykre konsekwencje, których tak. Żadną miarą karą nie należy tak. Nazwać. Chciałabym jeszcze też o tej samodzielności powiedzieć, bo tak jak i w internacie, to i w naszym ośrodku, w ogóle w szkole uczymy takiej samodzielności. Trafiają do nas dzieci i zarówno te małe, które przychodzą i począwszy od takiej samoobsługi, wcześniej były czy w placówkach, czy w rodzinach obsługiwane przez rodziców, tak? Więc u nas kładziemy duży nacisk na to, żeby dziecko samo potrafiło się ubrać, zawiązać buty, tak? Samo spakować książki, samo wyciąć na zajęciach czasami jakąś kartę pracy, czy element przykleić, odkreślić jakąś linię, bo też tego niektóre dzieci nie potrafią. Poza tym w starszych grupach na zajęciach praktycznych, szczególnie tutaj akurat obserwujemy na kucharstwie, gdzie przychodzą dziewczynki, które wcześniej no, mają po 17 lat, nie były w kuchni albo tylko jadły, tak? Nie potrafią wytrzeć ze stołu, nie potrafią wziąć ścierki, biorą ścierkę za dwa paluszki, bo no, nie wiedzą jak to, więc nawet takie są sytuacje, a potem kończą trzecią klasę, potrafią samodzielnie przygotować stanowisko pracy, zdają egzamin zawodowy, gdzie rzeczywiście potrafią zrobić od A do Z wszystko samodzielnie. Także w tym edukacyjnym takim zakresie staramy się je przygotować, żeby poradziły sobie zawodowo, ale też społecznie. Tak? Tu są te różne wyjścia. Tu są te wyjścia do teatru, ale też do urzędu pracy, do sądu. Tak? Te społeczne to społeczne, na zewnątrz, ale również tak. Te społeczne to wewnątrzszkolne, tak. Duży też nacisk kładziemy właśnie oprócz takich umiejętności turystycznych na też empatię dla innych, dla uczniów, pomaganie młodszym, pomaganie chorym, starszym, czy też wychodzenie w ramach wolontariatu do domu pomocy społecznej, gdzie towarzyszymy pensjonariuszom w rozmowach, w wyjściach na zewnątrz. Więc to są różnego rodzaju takie sytuacje, z którymi oni później mogą w przyszłości spotkać się w dorosłym życiu, żeby się potrafili odnaleźć. Nauczyciel, rodzic w edukacji i wychowaniu dziecka, czyli w uczeniu, jak żyć i radzić sobie w życiu w sposób odpowiedzialny. Będziemy kontynuować ten wątek. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Dawniki Jezus Chrystus. Wieków. Amen. Ojcze Benedykcie, chciałam zapytać panią, która ma dziecko autystyczne. Jak wygląda sprawa z rentą? Bo ja mam wnuka już dorosłego, niepełnosprawnego i straszne perypetie i w tej chwili została mu zabrana renta. Jak to wygląda? Kto telefonuje do nas? Ludwika z Ostródy. Pani Ludwika z Ostródy, dobrze. Tak. Prosimy przejść na odbiór i tutaj, jeżeli pani Justyna Karaszewska spotka się z takimi sytuacjami, problemami, to wtedy... Zbiera się dokumentację medyczną, składa się w ZUS-ie, wtedy jest komisja. No i akurat mój syn ma przyznaną rentę do 2019 roku. No i później znowuż będę stawała na komisję. No, co mogłabym poradzić, to jedynie się odwoływać i próbować, bo to w sumie ciężko... Są bardzo indywidualne sytuacje. Każda karta historii choroby jest... Historia choroby jest komisja, która przydziela i to na czas określony. Na czas określony. No, z autystykami właśnie tak jest, bo... Słuchając tych ostatnich wypowiedzi po poprzednim telefonie i tej kwestii prawa, obowiązki, przywileje, konsekwencje, żeby nie powiedzieć już kary, do czego wychowuje szkoła, do czego wychowuje dom? Jakiego człowieka powinien ukształtować system oświaty, edukacji we współpracy z rodzicami? Jaki państwo stawiacie sobie cel jako rodzice, jako pedagodzy, jako wychowawcy, jako placówka oświaty? No bo wiadomo, jest wielka radość, że ta osoba umie wykonać zawód, jest odpowiedzialna, przełamała pewnego rodzaju bariery, które były w niej samej, bariery z kontaktem, w kontaktach z innymi. Ale taki cel, który głównie przyświeca, tutaj usłyszałem jedno sformułowanie, że staramy się towarzyszyć temu młodemu człowiekowi, towarzyszyć rodzicom. Rodzice mówią też o towarzyszeniu nauczycielom, czyli takiej przeogromnej współpracy. Myślę, że nadrzędnym celem jest przygotowanie takiego młodego człowieka do pełnienia w przyszłości normalnych ról społecznych, samodzielności, jak największej samodzielności, niezależności, na ile to jego niepełnosprawność pozwoli, tak? Pełnieniu różnych ról społecznych w przyszłości, pracownika, jeśli podejmie pracę, tak? Jeśli będzie miał taką możliwość roli rodzica, roli małżonka, prawda? Roli dobrego sąsiada również, więc tych wszystkich i edukacyjnych rzeczy chcemy nauczyć, ale też i społecznych. Największym dla nas jest sukcesem, jeśli ktoś przyjeżdża do nas, odwiedza nas, ktoś, kto skończył kilka lat wcześniej pracę u nas szkołę i mówi, że pracuje, że spełnia się, że zdarzają się nam takie przypadki, że ma rodzinę, przyjeżdża czasami z mężem, z dziećmi, z sentymentem pokazuje, że chodził do nas tutaj do szkoły i okazuje, że świetnie się odnalazł. Taki cel nam przyświeca, żeby też niepełnosprawni byli wśród nas normalnymi ludźmi, tak? Normalnie obok nas żyjącymi, żeby sobie poradzili z różnymi problemami samodzielnie. Pani Ludwika pytała o kwestię renty, czyli konkretnego świadczenia. Jak utrzymać taką szkołę, która ma 300 uczniów, 90 osób jest w internacie? Podejrzewam, że grono nauczycieli, grono specjalistów też jest pokaźnych rozmiarów. Skąd czerpią państwo finanse? Jesteśmy placówką publiczną i należymy pod Urząd Marszałkowski. Oczywiście na każde dziecko przychodzi subwencja, tutaj na każde dziecko niepełnosprawne. Także myślę, że tutaj te pieniążki są odpowiednio rozdzielane i Urząd Marszałkowski decyduje, jaka kwota pieniędzy idzie na utrzymanie szkoły. Także... Może ja jeszcze dodam, ponieważ wiadomo, że w internatach dzieci opłacają pobyt. U nas dzieci nie opłacają pobytu rodzice, tylko jest opłacane wyżywienie. I tutaj też dziękujemy panu marszałkowi, bo partycypuje też w tych kosztach, ponieważ my indywidualnie rozpatrujemy każdą sytuację bytową, życiową rodziny.
I zdarzają się takie sytuacje, gdzie naprawdę rodzic czasami nie płaci w ogóle za to wyżywienie, czasami jakąś symboliczną kwotę. Współpracujemy z gminnymi ośrodkami pomocy rodzinie, miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie, które również pokrywają częściowo koszty wyżywienia. Także można powiedzieć, że rodzice czasami naprawdę nie muszą zbyt wiele tutaj swoich własnych środków dokładać, żeby to dziecko mogło się szczęśliwie i dobrze u nas... To ciekawe, że Państwo przychodzicie ze specjalnego środka szkolno-wychowawczego, gdy dotykacie wielkiego cierpienia, problemów, które mają rodzice, które przeżywają dzieci, nie narzekacie. Ciekawe. Prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Halo? Cześć Boże Ojcu. Cześć Boże. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Mam taką uwagę. Czy da się wyeliminować z gimnazjum osoby, które po prostu zażywają narkotyków i tego typu podobne rzeczy? Bo mam wnuczka, już kończy teraz gimnazjum. No i jak zaczął uczęszczać do gimnazjum, to mi się pyta: dziadek, do którego gimnazjum mam iść? Ja mówię: słuchaj, ale jest jakiś wybór? No nie, są dwa w Sulejówku. Ale w jednym śpają, a w drugim nie będę tego kończył. Ja mówię: słuchaj, Damian, mówię, no nie wiem, trzeba po prostu zasięgnąć jakiejś informacji u pedagoga, u nauczycieli. No ale jakoś staraliśmy mu się z córką przetłumaczyć, no i szczęśliwie kończy gimnazjum. No i w tym temacie chciałbym po prostu, żebyście Państwo, pedagodzy, wychowawcy, zabrali głos. Też rodzice. Pan Bogdan z Sulejówka, tak? Tak, tak przynajmniej pan został podpisany na antenie telewizji Trwam. Uczeń, który trafia do gimnazjum, to jest obowiązek szkolny. Także nie ma takiej możliwości, że wyrzucamy ucznia ze szkoły, tak? Go skreślamy. Czasami zdarzają się sytuacje, że możemy ucznia przenieść do obwodu szkoły, ale to są bardzo rzadkie sytuacje. Raczej jesteśmy nastawieni na szeroko zakrojoną profilaktykę. Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia. Rozmawiamy dużo z dziećmi, tłumaczymy im. Są spotkania z lekarzami, z przedstawicielami tutaj urzędów policji, straż miejska. Także myślę, że to dużo działa na młodzież. Poza tym mamy cały sztab specjalistów. To jest od logopedów, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci. No i wszyscy bacznie obserwujemy. Dzięki temu możemy zawsze taką trudną sytuację na przykład u nas szybciutko wyłapać. Myślę, że jest to na pewno problem wielu szkół. Każda szkoła niestety musi sama sobie wypracować w tej kwestii metody, żeby wyeliminować pojawiające się na terenie szkoły trudne sytuacje, których nie powinno być. Mówiliśmy tutaj bardzo wiele o wychowaniu do odpowiedzialności, do samodzielności. Wiem, że świat nie jest tylko światem wspaniałych wychowawców, nauczycieli, pedagogów, wspaniałych domów. No, świat niesie ze sobą potężne zagrożenia. I teraz kolejne pytanie, kolejna kwestia. Jak pomóc dziecku odtrącać? Bo zamknąć go na te niebezpieczeństwa to nie sposób, bo musielibyśmy go wychowywać czy kształtować w jakiejś szklarni albo na bezludnej wyspie, chociaż nie wiadomo, czy to by go ustrzegło przed złem, które niemalże w każdej społeczności ma swoje miejsce. I jak nauczyć go nie tylko radzić sobie ze swoimi problemami, ale również odrzucić to zło i odróżniać też zło, które może przynieść negatywne konsekwencje w jego rozwoju, w jego życiu. Jak pani dyrektor wspomniała, mamy szereg szkoleń, które my prowadzimy jako specjaliści w naszej placówce. Są to różnego rodzaju zajęcia warsztatowe i na tematy zagrożeń, takich jak uzależnienia, takich jak przemoc, tak? Na których mówimy, omawiamy dane zagadnienia,
Omawiamy również sposoby, jak sobie z tym radzić. Mamy tam wprowadzane elementy z asertywności, jak odmawiać w takiej sytuacji, kiedy grupa naciska na danego ucznia. Jeśli jest taka sytuacja, jeśli jest, co taki uczeń powinien zrobić. Staramy się, jeśli jest tylko możliwość, też to ćwiczyć w postaci różnych scenek. Nie każda grupa oczywiście jest na tyle otwarta, że wyjdzie i chce taką scenkę odegrać, ale staramy się to przemycać w różnych takich sytuacjach. Korzystamy też tu z pomocy, tak jak pani dyrektor mówiła, profilaktyków, których zapraszamy do nas. Profilaktyków właśnie ze Straży Miejskiej, z Policji, z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień, ale również mamy spotkania z osobami, które wyszły z nałogów, z różnych takich sytuacji i dają nam świadectwo. Więc to jest bardzo obrazowe, jeśli ktoś opowiada, czy to sam miał problem z danym uzależnieniem, czy też rodzice przychodzą i opowiadają. Bardzo to jednak jest działające na wyobrażenie młodzieży, dzieci. Staramy się w ten sposób pokazywać, jak powinni dobrze wybrać. A my z kolei... Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, zdarzy się dziecko, które zażyje narkotyki, wypije alkohol, oprócz oczywiście rozmów, rozmawiamy z rodzicami, tłumaczymy, jakie pociąga to ze sobą konsekwencje. Jeżeli okazuje się, że dziecko jest uzależnione, wówczas nawiązujemy kontakty albo ze specjalistami spoza szkoły, z lekarzami, korzystamy też z pomocy czy MOPS-u, czy GOPS-u, czy też kierujemy rodziców do innych instytucji, w których mogliby umieścić swoje dziecko i potem po pewnym okresie czasu, tak, po wyleczeniu, ono trafia potem z powrotem do nas. Ale rozumiem, nigdy... że to nie jest tylko współpraca szkoła-dom, nauczyciele, rodzice, ale również wszystkie instytucje, które tak, jest bardzo wspierają. Szeroki. Bardzo często zdarza się tak, że atmosferę naukową w klasie rozkłada jeden uczeń, stając się gwiazdą, czyli jego popis jest takim występem oklaskiwanym, kibicowanym przez pozostałych. Przecież to sytuacja, myślę, że niemalże z każdej placówki oświatowej, że znajdzie się taki bohater, czy bohaterka, która w ten sposób skupia na sobie uwagę. I teraz była mowa o asertywności. Jak promować i budować struktury dobra, czyli w takiej grupie rówieśniczej, że nie ma poklasku dla negatywnych zachowań, a gdy one już są, to kogo uruchamiamy, by wytłumaczyć tej osobie, która takim zachowaniem próbuje zwrócić na siebie uwagę, jak również pozostałym, że no nie na tym rzecz polega, żeby, kolokwialnie wyrażając się, rozwalać lekcje, czy dane spotkanie, czy być przeszkadzającym. Myślę, że warto się zastanowić, jaki cel ma dane zachowanie, tak? Przede wszystkim bardzo często chcę wyprowadzić nauczyciela prowadzącego z równowagi. Albo zwrócić na siebie albo uwagę. Ale zwrócić uwagę też poprzez prowokacje, poprzez różnego rodzaju zaczepki i nieodpowiednie zachowanie. To zależy od, myślę tutaj, od postawy nauczycieli, którzy potrafią wtedy odpowiednio zareagować, nie dać się sprowokować, tak? Przejść trzeźwo do danego tematu, nazwać te zachowania odpowiednio, powiedzieć, jakie są niewłaściwe zachowania, powiedzieć o konsekwencjach. Jak ktoś się zachowuje jak małpa, to mu to trzeba powiedzieć? No, może nie nazywając jak małpa, prawda? Oj, coś mi tu spadło. Ale warto również wtedy zwrócić uwagę, czy ta osoba rzeczywiście potrzebuje takiego zainteresowania, patrząc, nie? Patrząc na ciebie, widzę, że nie zachowujesz się jak człowiek. Nie.
Nie, no myślę, że co chciałbyś nam przez to powiedzieć, że jak się tak zachowujesz, czego potrzebujesz w danej chwili, tak? W ten sposób należy prowadzić rozmowę. Nie należy nikogo obrażać, bo pamiętajmy, że uczeń też ma godność i takich używanie takich określeń jak małpa, czy tak, to jest, no myślę, że sprzeciwne tutaj z ogólną naszą polityką, szczególnie w naszym ośrodku. Trzeba być bardzo delikatnym, trzeba być bardzo wyrozumiałym i indywidualnie podchodzić do ucznia. Jeśli rzeczywiście sytuacja wymaga takiej większej interwencji, wtedy nauczyciel rzeczywiście... Pani Barbaro, pani jest pedagogiem. Wyzywa pedagoga. Proszę? Nauczyciel, jeśli sytuacja jest taka trudniejsza i nauczyciel próbuje załagodzić sytuację, wzywa wtedy bardzo często pedagoga czy psychologa na pomoc. Ale czy nie jest tak, że czasem od nauczyciela wymagamy czegoś więcej niż od rodzica? Bo rodzic czasem w domu odpowiedniego, używając słowa, powie, co dana sytuacja mówi, czy co jest. Nie owija tego. A nauczyciel ma być taki ugrzeczniony, Nie może dać się sprowokować. Nie może okazać stresu, bo w tym momencie właściwie okazuje swoją słabość, tak? Musi być zrównoważony, nie może krzyczeć, musi wysłuchać ucznia, musi dojść do tego, co jest powodem takiego zachowania. Jeżeli stwierdza, że problem tkwi gdzieś głębiej, to wtedy lub też uczeń nie daje się uspokoić, wtedy prosi o pomoc tutaj naszych specjalistów, czyli pedagoga i psychologa szkolnego. Jak tak się rzeczy mają, parafrazując apostołów z Ewangelii, to nie warto być nauczycielem. Oj, dlaczego? Myślę, że osoby, które się decydują wykonywać ten zawód, muszą też wiedzieć, że i takie wyzwania przed nimi stoją, tak? Muszą to potraktować jako wyzwanie i próbować sobie z tym radzić, tak? Także no, nie można w ten sposób, że nie warto być nauczycielem. Muszę powiedzieć, że w naszej placówce... tym bardziej, że myślę, że satysfakcja jest tym większa, jeżeli uda się takiego ucznia doprowadzić do takiego stanu, że przestaje przeszkadzać temuż nauczycielowi. Czyli tutaj też mamy pewne swoje metody pracy, które nam w tym pomagają. To są różnego rodzaju terapie. Nasi nauczyciele i wychowawcy w internacie mają pokończone i terapie skoncentrowane na rozwiązaniach, i socjoterapię, i inne różne takie kursy, i szkolenia, i studia podyplomowe, które dają nam narzędzia pracy, żeby można takiemu uczniowi pomóc, bo my zawsze dążymy do tego, żeby uczeń mógł uczestniczyć w lekcjach czy w zajęciach pozaszkolnych, tak jak w internecie, pozalekcyjnych, w sposób taki, który przyniesie mu jakąś korzyść. Jeżeli przeszkadza, to nie tylko on nie ma żadnej korzyści, ale też inne osoby, które z nim w tych sytuacjach uczestniczą. Więc myślę, że tutaj wyłapywanie takich sytuacji i pomoc takiemu uczniowi, właśnie tutaj pani pedagog, pani psycholog, to nie są takie jednorazowe rozmowy. To są czasami spotkania tutaj przy pomocy pani dyrektor i kontraktu na przykład, które takie dziecko podpisuje. To są takie systematyczne spotkania, które pomagają uporządkować ten świat wewnętrzny tego dziecka, który coś tam ma zaburzony i nie potrafi się odnaleźć w grupie na przykład. Czasami wychodzą takie sprawy, które gdzieś tam w tym dziecku siedzą i ono musi samo się z nimi uporać, żeby móc zacząć dobrze funkcjonować, czy to w klasie, czy to na zajęciach pozalekcyjnych. Ależ oczywiście, bo dziecko i rodzic dla szkoły nie jest wrogiem, lecz partnerem i nawet gdy jest zło, to staramy się to zło dobrem zwyciężyć i z tego jest największa satysfakcja, że jednak szkoła wciąż i nieustannie jest placówką oświaty, dobrego wychowania, kultywując wartościom i temu, co tutaj zostało określone jako godność dziecka, godność nauczyciela, godność rodzica i cały proces, który jest współtworzeniem, wychowywaniem i edukacją dzieci, młodzieży, by były samodzielne, by były odważne, by były po prostu dobre. Dziękuję za przybycie do studia. Myślę, że pozdrawiamy rodziców, dzieci, nauczycieli, tym, którzy osiągnęli szczyty możliwości swoich, prawda? Wydawało się, że nie będą mogły samodzielnie pracować, a to rodziny, dzieci. Mówiąc krótko, gratulacje i pozdrawiamy panią dyrektor, która
panią magister Marię Klus. Kogoś jeszcze? Wychowanków. Myślę, że wiele z naszych wychowanków w internecie teraz ogląda, więc dziewczynki, pozdrawiam was bardzo mocno. Chłopców też, przepraszam ja was, chłopcy. I wychowawców, i rodziców naszych wspaniałych, bo naprawdę mamy wielu wspaniałych rodziców. Z szacunkiem pozostajemy, dziękujemy za współpracę, dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o więcej, o dalszą opiekę, bo to jest bardzo ważne. Wydawało się, że będzie stresujące, ale chyba nie było tak do końca. Było o życiu, po prostu było o życiu. Było o życiu. Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Dziękujemy też Państwu za uwagę, za to, że mogliśmy gościć w Państwa domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.